Trzeba nazywać. Wymieniłem jednego z autorów, to jest Aleksiej Mitrofanow, deputowany do Dumy, a w Dumie w tej chwili nie jest tam reprezentowany, ale w Dumie swego czasu był przewodniczącym komisji do spraw geopolityki. On napisał książkę zatytułowaną w tłumaczeniu na polski Kroki nowej geopolityki. Ta książka to jest właściwie nawrót do koncepcji haushoferowskiej bloku, który by objął Niemcy, Rosję i Japonię. No i tłumaczy tę wojnę sowiecko-niemiecką jako wielką wspólną tragedię tak sobie bliskich duchowo i geopolitycznie narodów rosyjskiego i niemieckiego. Jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, inny Rosjanin, profesor Gaponienko, powiedział tak na porządku dnia: jest rozbiór Europy Wschodniej między Niemcy i Rosję. Jeśli chodzi znowu o kwestię polską, tak konkretnie, mamy ciągle w pamięci pakt Ribbentrop-Mołotow. Otóż w 2009 roku rozeszły się takie pogłoski, jakoby został odnowiony pakt Ribbentrop-Mołotow. Te pogłoski zostały zanotowane przez kilka tylko dzienników, no ale na przykład znany think tank amerykański Stratfor, kierowany przez George'a Friedmana, też je podał. No, w Polsce tylko jeden z dzienników, nie, przepraszam, tygodnik, to była już mniejsza o to jaki, zamieścił właśnie artykuł, w którym można było wyczytać, że jeden z polskich oficerów wywiadu pozyskał w Moskwie informacje o umowie tajnej między Berlinem a Moskwą, nie podając jej szczegółów, powiedział tylko, że istotą jest to, że w razie czego wojska rosyjskie nie przekroczą linii Wisły. No, trudno się tutaj oprzeć przed taką oto refleksją. Tak jakoś się stało, że poprzednie ekipy rządzące ogołociły właściwie z wojska wschodnią część kraju. Dopiero teraz no, podnosi się tam te możliwości obronne nasze, ale wcześniej sytuacja wyglądała tragicznie. Tak jak gdyby brakowało tylko, cóż, komitetów powitalnych, prawda? Także te elementy znajdujemy. Tu jeszcze cytowałem Mirosława Polreicha, który właśnie przedstawił no, z punktu widzenia Pragi, Czechosłowacji, chociaż już Czech, bo jego tekst pochodzi z 2000 roku, też ten problem rozbioru, dzielenia Europy Środkowo-Wschodniej, dzielenia poszczególnych państw. Wspominaliśmy o Jugosławii, Czechosłowacji, o widmie, które wisi nad Ukrainą, no i widmo, które nie zostało też zdjęte z porządku dnia, jeśli chodzi o Polskę. Tu jeszcze, jeśli chodzi o tę problematykę, no uważam, że powinna być przetłumaczona także na język polski praca francuskiego autora nazwiskiem Pierre Iard, zatytułowana w tłumaczeniu na język polski Mniejszości i regionalizmy, a w podtytule Niemiecki plan, który wywróci Europę. Niemiecki plan, który wywróci Europę, polega na tym, żeby rozbić poszczególne państwa narodowe na takie autonomiczne państwa. No, dlaczego Francuz się tym zainteresował? Chociażby prawdopodobnie dlatego, że i Francja miała ulec takiemu podziałowi na kilka państw, także nawet nie miałaby dostępu do Morza Śródziemnego. A więc te sprawy są, co dziwne, tylko one nie przedostają się, powiedzmy sobie, do tego głównego.
głównego nurtu medialnego. Dziękujemy. Czy jeszcze może pominąłem coś? Nie, to jeszcze, wszystko, bo to, możemy nie kończyć wszystkie wątki, bo to tak byśmy a tym tematem więcej zawsze głosów, które są może zapytaniem. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, tak, słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ale kto mówi skąd i proszę przyciszyć radio, dobrze? Dla porządku. Mówi Andrzej ze Szwajcarii. Proszę przyciszyć. Bo to będzie pan się mylił i my się będziemy źle słuchać. Ja tak słucham audycji, słucham też mediów w internecie, ponieważ mam mediów głównego nurtu, nie dowiemy na temat właśnie wyprzedawania Polski, rozkradania Polski. Ja jestem pełen obaw, co będzie dalej z Polską. Jest to naprawdę zdrada tych żołnierzy, którzy walczyli w 1939 w czasie wojny, którzy właśnie... Tak, ale na razie, panie Michale, mamy takie tony nie bijmy, takie bardzo strasznie ponure, bo mamy teraz tak, mamy sprawnie działający IPN, mamy tą Radę do spraw kombatantów żołnierzy, co jest pan Jan Józef Kasprzyk, mamy politykę historyczną odnowioną, odmrożoną, mamy, widzimy, że są tutaj pełne konkretne zmiany, chociaż dzisiaj rzeczywiście, panie profesorze, prawda, pewne widać słabości jeszcze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, te szybciej, żeby działał, reagował, bo już widzę, że są pisma wysyłane, już mówi się, że ma być uchwała zaproponowana odpowiedzialności za Holokaust. Tak więc może tak do końca, panie Michale, nie jest źle, ale mówimy, żeby było lepiej, prawda? Tak, ale jeśli mogę tutaj, bo już kolejny telefon, gdzie słuchacz mówi o swoim zaniepokojeniu. I teraz mam już wyrzuty sumienia, czy ja przypadkiem nie przyczyniłem się do tego. Otóż ja uważam, że mamy, mimo tych trudności, jakie się rysują, my mamy jednak też i pomyślne perspektywy i że to wszystko zależy od nas, od naszej aktywnej postawy. I to nie jest też tak, że musimy wszystko zwalać na polityków, bo tych polityków to my wybieramy. Musimy mieć pełną tego świadomość, no i być jak najbardziej aktywnymi. Aktywnymi, ale także i świadomymi. Jeśli rysujemy te niebezpieczeństwa, które stoją przed Polską, to nie w celu, że tak powiem, zgaszenia ducha, ale żeby to był taka zachęta do aktywniejszego działania, angażowania się w sprawy społeczne, polityczne, publiczne, tak. W górę serce raczej, a nie gaźmy, prawda, wszystko, ostatni gasi światło, wyjedźmy stąd, bo nie ma sensu. Tak nie jest, ale widzimy, że zawsze na tym, co dobre, chmury się zbierają przeróżne. To jest nawet to widać teraz w tych... tutaj pan redaktor Michalkiewicz ma też koncepcje ciekawe, bo mówi, że zawsze tutaj pewne stoją służby za tym wszystkim. My o nich nie wiemy, oni jedną, kiedy są obudzone i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, tu się wtrącę. Bardzo cenię pana redaktora Michalkiewicza, ale nie można mówić, że służby robią tak. Służba jest związana z dysponentem. Ale nie dysponent, polskie, nie polskie. Dysponent wydaje, a więc trzeba tego dysponenta zlokalizować, prawda? Tak, nazwać. I wtedy będziemy mieli jasność. Jest telefon, tak, prosimy bardzo, słuchamy. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, witamy. I pana profesora witam. Mam takie gorzkie pytanie, nie chcę długo anteny zajmować. Jakie mamy gwarancje, że nie będzie wprowadzany podatek katastralny? No, ja rozumiem, że geopolityka jest temat szeroki i można spuścić tysiące spekulacji, ale taki jeden fragmencik, taki kameczek wrzuciłem teraz. Tak, bardzo słusznie. Bardzo słusznie pan zwrócił na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że to będzie podatek katastralny.
neutralny w naszych warunkach, będzie to kolejny atak na naszą własność. Kto może dążyć do wprowadzenia tego podatku katastralnego? Mówiliśmy tutaj o zadłużeniu samorządów. To jest właśnie to podstawowe niebezpieczeństwo. Szukając środków na spłatę tych kredytów, zaciągniętych kredytów, na spłatę tych zobowiązań częściowo ukrytych, no niestety może dojść do tego, że biurokracja samorządowa będzie dążyła do obłożenia Polaków nowym, bardzo dotkliwym podatkiem, jakim jest podatek katastralny. Tu jeszcze tak może przypominamy sobie, był kiedyś taki pomysł odwróconej hipoteki. No, to też był atak na polską własność. On był adresowany do emerytów, którzy byli w trudnej i są w trudnej sytuacji materialnej. I pomysł polegał na tym, żeby oni posiadane przez siebie mieszkania, domy, no nie przekazywali w spadku dzieciom, wnukom, no a instytucjom finansowym, które im zapewnią wsparcie na stare lata. To była bardzo wyszukana forma, ale również ataku na własność, na pogłębiania stanu dlaczego chciałem nawiązać, bo to właśnie w publicystyce katolickiej po II wojnie światowej właśnie operowano takim terminem, mając na myśli proletaryzację narodu polskiego, czyli pozbawienie go własności w wyniku tych reform, które przeprowadziła zainstalowana przez Stalina władza, a które to reformy były kontynuacją tych wywłaszczeń, które wcześniej wprowadzały władze III Rzeszy na ziemiach Polski. Więc jest to wielkie niebezpieczeństwo. Oczywiście. Dziękujemy. Mamy kolejny głos. Jak ufam, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Halo? Tak, halo? Proszę bardzo, słuchamy. Ja tak naprawdę mogę? Można, bardzo tylko to. Proszę przyciszyć radio. Przyciszyć tak jest. Bardzo dziękuję. I jest pan na antenie. Kto mówi skąd, jeśli można? Dzień dobry. Szczęść Boże. Mówi Paweł z Opolszczyzny. Ja do pana profesora bardzo serdecznie witam. Panie profesorze, mnie bardzo taka sprawa interesuje. To po prostu serce czeka, bo proszę ojca Janusza, żeby mi nie zabrał głosu, no bo to prawda musi być prawdą. Co chodzi o Jugosławię, pan profesor mówi, że to Niemcy rozbroili Jugosławię. Przecież Bush senior, junior chwalił się, że Kosowo żeśmy oderwali, złamając prawo międzynarodowe. Zniszczyli Syrię, gdzie było 9% PKB. Była tam najlepsze rolnictwo, najtańsza ropa, ludziom się żyło dobrze, ale za to, że nie chcieli być sługacami Izraela i Stanów Zjednoczonych, no to więc zniszczyli. Druga sprawa, Ukraina. Mnie to boli agresja na Krym, na Donbas. No Boże, to oni tam nie wyruszą. Przecież tam złamali również prawo międzynarodowe. Obalili demokratycznie wybranego prezydenta. Przecież ja tam jeżdżę, rozmawiam z ludźmi i oni mówią, proszę pana, część Ukrainy, jakby tam nawet to mówił poseł z PO, zapomniałem go chyba, Fifago, czy jakoś on się tam nazywał, i będziemy tam zrobili takie referendum, ale takie solidne, z kontrolą, to w ogóle amerykańska opcja by nie wygrała. Halo, czy słychać mnie? Tak, tak, słychać. W ogóle tak, by nie wygrała. No panie profesorze, żyjmy prawdą. Tak, ale to znowu, to są troszkę bardzo szeroko pan tutaj dziś strzela. Jeśli, ja pozwoliłem sobie zacytować tutaj w wypadku Jugosławii opinię wybitnego człowieka, już nie żyjącego, generał Pierre-Marie Galois, jak powiedziałem, doradca wcześniej generała de Gaulle'a, no, który, jak tu może pan Paweł wie, pamięta, zawarł traktat z Adenauerem, traktat lizejski, prawda? Ale on jednak stawiał kwestię jasno.
widział tutaj tę sprężynę niemiecką w rozbiorze Jugosławii i to często w swoich wypowiedziach mówił. Ja przyznam się, że nie sprawdzałem pod tym kątem, nie dotarłem do wspomnień Genschera, ale zacytuję tutaj pośrednio wypowiedź cytowanego przeze mnie Polreicha, który stwierdził tak. Genscher w swoich pamiętnikach napisał, że poprzez wojnę w Jugosławii, na terenie Jugosławii, Niemcy odwróciły skutki I wojny światowej. No i zadawał Polreich retoryczne pytanie. Jakie były skutki I wojny światowej? Powstanie Jugosławii i powstanie Czechosłowacji. Nie ma obecnie Jugosławii, nie ma obecnie Czechosłowacji. Są Czechy i Słowacja. A więc tu jednak zostaniemy chyba przy swoich stanowiskach. Co do Ukrainy, no mamy tutaj do czynienia z takim splotem niekorzystnych wydarzeń, że właściwie no, trudno jest to rozwikłać. Przede wszystkim może wyjdźmy od tego, jaki był punkt wyjściowy dla Ukrainy. Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego była jedną z potęg nuklearnych świata. Odziedziczyła bowiem część tego arsenału sowieckiego, podobnie jak Białoruś czy Kazachstan. Wyzbyła się tego w zamian za papierowe gwarancje niepodległości, integralności terytorialnej i niestosowania wobec niej nacisków typu handlowego i innego. Oczywiście te papierowe gwarancje ujęte w memorandum budapesztańskim nie zostały wobec niej dotrzymane. Później doszło do chaosu wewnętrznego. Jeden Majdan, drugi Majdan. No, trzeba powiedzieć, że z tym drugim Majdanem i oczywiście najpierw z pierwszym, ale i z tym drugim wiązano pewne nadzieje na demokratyzację Ukrainy, bo czegóż by tu co nie mówić, to mimo wszystko Janukowicz no, był autokratą. Co do sposobu od utraty władzy, odsunięcia go od władzy, no nie stanął oko w oko z owym kryzysem, wybrał ucieczkę. No trudno tutaj go, gdyby, nie wiem, nie chcę tutaj być sędzią w tej sprawie, ale w każdym razie mamy w tej chwili chyba do czynienia no, z rosnącym chaosem. Z naszego punktu widzenia Ukraina no, zawsze mogła być rozpatrywana jako partner w naszej grze geopolitycznej. I jeśli z tego punktu widzenia spojrzymy, to można powiedzieć tak. Ukraina miała jak gdyby dwie drogi rozwoju, które były symbolizowane przez dwie postacie. Pierwsza postać to jest Semen Petlura i to jest droga współpracy z Polską, budowania Międzymorza. Petlura, Piłsudski, ważny pakt, prawda? A druga postać to jest Stepan Bandera, czyli współpraca z Niemcami i włączanie się w niemieckie koncepcje, czy to Mitteleuropy, czy jakieś inne, czy innego panowania. I proszę zwrócić uwagę, w chwili obecnej, co obserwujemy na Ukrainie. Kult Bandery i wypychanie ze świadomości historycznej Petlury. Powstają pomniki Bandery, różne miejsca upamiętnienia tej postaci. Pytaliśmy z kolegami pewnego profesora z Ukrainy, czy Petlura na przykład ma swój pomnik na Ukrainie. On mówi, że nie. Była tylko jedna próba postawienia mu pomnika, ale została ona storpedowana. Ale co to oznacza dla Ukrainy? Cytowałem tutaj rosyjskiego geopolityka Aleksandra Dugina. I on napisał tak. Ukraina mogłaby zachować swój unitarny charakter w ramach Międzymorza, czyli mogłaby istnieć
istnieć nadal jako jednolite państwo w ramach Międzymorza. Jeśli natomiast dojdzie do realizacji koncepcji Mitteleuropy, Ukraina zostanie podzielona. Więc sprawy są bardzo złożone i jak to te właśnie sprawy, o których mówimy, geopolityka świata i Europy, i w tym się musimy odnaleźć. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zanim złoci. Panie profesorze, ja mam taki pewien problem, bo nie wiem, czy ważniejsze są nasze wolności, przez które my traciliśmy wolność, te złote wolności, czy silne państwo. Wydaje mi się, że silne państwo. Ja uważam, że największe niebezpieczeństwo dla nas, jeżeli chodzi o naszą świadomość, to jest niestety, przykro mi to mówić, ale ze strony Niemiec. Ja kiedy czytałem książkę Prasa Polska 1939-1945 i te treści propagandowe tej prasy gardinowej, znaczy w języku polskim, to właściwie dzisiaj na każdym kroku to niestety się z tym stykam i uważam, że my musimy tutaj, żeby być silnym państwem, to przede wszystkim musimy mieć swoją prasę i swoją świadomość, bo największe niebezpieczeństwo to uważam, że jest zachwycenie przeszłości Polski. Zachwycenie przeszłości Polski to jest dla nas taka śmierć rzeczywista. I czym to się kończy, panie profesorze? Wydaje mi się, że jakimś stwierdzeniem, że Polacy nie mają zdolności wyrządzenia i samodzielnego bytu politycznego, co Niemcy zawsze jak gdyby przez ten podkreślali. I wydaje mi się, że powinniśmy być optymistami, ponieważ władza, która była przed obecną, czyli przed 2015 roku, wszystko niestety robiła, żeby jednak zniszczyć to państwo i my musimy, ja się dziwię, że świadomość Polaków jest taka, przecież ja mam kolegę w Niemczech i on mówi, że on tak jak prasa niemiecka kłamie i tak jak szkaluje naszych szlachetnych polityków i obciąża nas za wszelkie zło, to mówi, że on z tym się nie spotkał, za dobrze niemieckie on mi przekazywał. Po prostu uważam, że my powinniśmy jednak budować świadomość i to jest dla nas podstawowa rzecz, bo jeżeli tego nie będzie, to znowuż taka grupa osób dojdzie do władzy i wtedy jest koniec z nami, po prostu jako państwo. Panie Januszu, rozumiemy, bo już zaczynamy mówić te same tezy. Pozdrawiamy, szczęść Boże. Tak, poruszył pan tutaj cały wachlarz zagadnień. No pierwszy to jest znany spór historyczny o ocenę pierwszej Rzeczypospolitej. No tutaj właściwie mamy dwa stanowiska takie skrajne. Jedno sformułowane przez Szujskiego, reprezentanta Szkoły Historycznej Krakowskiej, który potępiał w Czambuł pierwszą Rzeczypospolitą, że nadmiar wolności, zwłaszcza liberum veto, czyli jednomyślność Sejmu, wolna elekcja, że to zgubiło Polskę, a drugie stanowisko reprezentował Stefan Buszczyński, kompletnie zapomniany. I tutaj musimy jednak mieć na względzie jedną rzecz, bo jeśli mówimy, że na przykład zasada liberum veto, czyli jednomyślności Sejmu, zgubiła Rzeczypospolitą, to musimy sobie zadać pytanie odwrotne. A co spowodowało, że Polska w XV-XVI wieku wyrosła na wielką potęgę? Przecież wtedy był wmontowany w polski ustrój parlamentarny, była wmontowana zasada jednomyślności, która została potem nadużyta w formie owego liberum veto. Właśnie ta zasada jednomyślności, ona była gwarancją dla tych ludów, tych ziem, które garnęły się do Rzeczypospolitej, że ich prawa nie zostaną podeptane, nie zostaną pogwałcone przez większość, no, jakąkolwiek większość. Więc to był jednak
no nie chcę powiedzieć mądry wynalazek, ale proszę zwrócić uwagę, weto istnieje obecnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, prawda? Gdyby nie było zasady weta, prawdopodobnie ONZ to tak to by się że rozpadło. Jeden pijany poseł Siciński, prawda, stanął, krzyknął. A tak, ale to już tak mieliśmy do czynienia z upadkiem, ogólnym upadkiem obyczajów. Więc nadmiar wolności nigdy, nie zawsze prowadzi do upadku politycznego, no bo inaczej jakbyśmy wytłumaczyli upadek Rosji, carskiej Rosji, gdzie nie było wolności, Turcji osmańskiej, gdzie nie było wolności, czy wreszcie Francji, absolutystycznej Francji, a jednak te pozbawione, nierespektujące wolności obywatelskich systemy także upadły. Jest to głębsze zjawisko. Co do tego, czy Polacy mają zmysł państwowy i możliwości organizowania się w samodzielny byt. Wydaje się, że tak. Proszę zwrócić uwagę, nawet jeśli porównamy nas i Niemcy. Niemcy do XIX wieku tkwiły w stadium rozbicia dzielnicowego. Do XIX wieku. Myśmy to wcześniej przezwyciężyli. I cóż, stworzyliśmy jak na tamte czasy no powiedzmy sobie mocarstwo regionalne, no, które miało też i wspaniałe perspektywy rozwojowe. Nie zostało to wszystko zrealizowane. No, też to jest kwestia do dalszego omówienia. A więc nie jesteśmy tutaj na straconej pozycji. Proszę też zwrócić uwagę, jak
słowa ojca dyrektora. Aleluja i do przodu. No tak, to są słowa sprawdzone i rzeczywiście zamieniają się one w czyn. Panie profesorze, dziękuję bardzo za godziny spędzone dzisiaj razem z nami. Kogo pozdrawiamy? To jest przywilej gościa zawsze, a więc pewnie wszystkich czytelników. W ogóle, gdzie można pana czytać teksty najczęściej? W naszym dzienniku? Na stronie? No, dość dużo pojawia się w internecie moich wypowiedzi, a więc proszę wstukać tylko Tadeusz Marczak i pojawią się właśnie to, co ostatnio, no polecam Państwu, może ostatnio taki miałem wykład dla właśnie młodzieży patriotycznej, Idea narodu w cywilizacji europejskiej. Bo naród to jest twór właśnie cywilizacji europejskiej. Atak na ideę narodu jest równocześnie atakiem na podstawy europejskości. To musimy sobie uświadomić. Jasne powiedzieć. I pozdrawiamy bliskich współpracowników różnych, prawda? Naturalnie. W terenie i tak dalej. No i ziemię wrocławską, oby ją Pan błogosławił, jak przez całą naszą ojczyznę. Dziękuję bardzo za te godziny spędzone razem z nami. Pan profesor Tadeusz Marczak, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, był dzisiejszym naszym gościem. Ja dziękuję również za wszystko. Panie profesorze, Bóg zapłać. Życzymy szczęśliwego. Dziękuję, Bóg zapłać również. Również dziękujemy naszym słuchaczom, telewizorom za telefony, które budowały naszą audycję. Nie wszystkie oczywiście zostały odebrane, ale tak to bywa. Są to rozmowy niedokończone, a resztę musimy gdzieś jeszcze odnaleźć, doczytać sobie. A może jeszcze raz wrócić do audycji, bo będzie ona już jest na stronach internetowych, telewizyjna, a potem radiowa, wrócić, posłuchać, gdyby komuś coś uciekło, jak to się mówi, można zawsze sobie tutaj to odnaleźć i dopowiedzieć. Dziękujemy bardzo, pożegnajmy się piosenką, a potem już audycja Długim Altum, czyli Wypłyń na głębi, audycja o duchowości. Tysiąca z ziemią nad Wisłą historia łączy nas. Historia łączy nas. Tu nasza przeszłość i nasza przyszłość i teraźniejszy czas. I teraźniejszy czas. My tu nie z łaski i nie z nadania, lecz z potu łez i krwi. Szatkę długich drzwi. Więc nie musimy możnym się kłaniać, mnąc szatkę długich drzwi. Unieśmy sztandar biało-czerwony, niechaj mi pomnie odmoże wiatr, a nas w królewskiej orła korony wyśni od Bałtyku po szczyt Tatr, a nas królewskiej orła korony wyśni od Bałtyku po szczyt Tatr. Polski by naród wyszcze piastowy, bo wstyd się wstydzi, skąd jest nasz lud. Stąd żołnierze na cały niemal świat. Na cały niemal świat. Na jej ołtarzach sław się w ofierze młodzieży naszej kwiat. Młodzieży naszej kwiat. Do dziś pod obcym niebem się bieli niejedna polska kość. Znacznie więcej niż chcieli, a więc kompleksów dość. Daliśmy
znacznie więcej niż chcieli, a więc kompleksu dość. Unieśmy sztandar biało-czerwony, niechaj nikt do mnie utopie wiatry oraz królewskiej orła korony. Wyślij od Bałtyku poszczyt daty oraz królewskiej orła korony. Wyślij od Bałtyku poszczyt daty polski naród wyszedł niestety. To wstyd się wstydzi, skąd jest nasz ród. Więc śmiał krotnie piśmy w czas nowy, nie gubiąc dawnych rycerskich cnót. Więc śmiał krotnie piśmy w czas nowy, nie gubiąc dawnych rycerskich cnót. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jedną z bardzo popularnych form czci świętych jest ich patronat. Termin ten wywodzi się z prawa rzymskiego i oznacza pana, łacińskie patronus, który brał w opiekę swoich poddanych lub słabszych od siebie. W chrześcijaństwie od czasów średniowiecza za takich patronów, a więc możnych opiekunów i przewodników, uważano świętych, a zwłaszcza męczenników. Początkowo patronatowi świętych męczenników oddawano kościoły, które budowano nad ich grobami lub w których znajdowały się ich relikwie. Z czasem utrwalił się zwyczaj dedykowania świętemu każdego nowo powstającego kościoła i składania w nim jego relikwii. Nie tylko kościół jako budynek oddawano pod opiekę świętych patronów, ale także poszczególne ołtarze, pod którymi także umieszczano ich szczątki. W rezultacie coraz częściej kościoły miały kilku patronów. Również klasztory oddawano w opiekę świętych, zwłaszcza swoich założycieli lub współbraci. Do utrwalenia się tej pewnej mody przyczyniło się prawodawstwo germańskie przez to, że patronaty świętych dla kościołów i klasztorów zaczęto traktować jako element identyfikujący i odróżniający je od innych. Z tej racji uroczyście obchodzono święto tytułu danego kościoła, co dało początek współczesnej praktyce tzw. odpustów parafialnych. Patronat świętych z czasem rozszerzono na inne podmioty, głównie prężnie rozwijające się w późnym średniowieczu bractwa i cechy zawodowe. Wiele bractw powstawało właśnie w celu promowania czci danego świętego. Za patronów wybierano tych świętych, w biografiach których znajdowano jakieś elementy wspólne z danym środowiskiem, zawodem czy sytuacją życiową. W ten sposób utrwaliły się pewnego rodzaju jakby specjalizacje świętych, do których zwracano się z prośbą o pomoc. Różne środowiska w wiarygodnych lub legendarnych biografiach odnajdywały własne motywy czci danego świętego. To nawarstwienie się różnych tradycji sprawiło, że niekiedy jeden święty stał się specjalistą w kilku zakresach czy potrzebach. I na odwrót, tej samej dziedzinie życia, potrzebie okolicznościowej czy grupie społecznej albo zawodowej patronuje kilku świętych. Na przykład święta Agata, męczennica, zmarła w 251 roku, jest patronką Sycylii i Katanii, ale także patronką sztuki, artystów, kominiarzy,
nianiek, ludwisarzy, karmiących matek i pielęgniarek. Wzywana jest również w chorobach piersi. Święty Alfons Liguori, założyciel i patron zakonu redemptorystów, jest także opiekunem adwokatów, osób świeckich, spowiedników i teologów. Święta Anna, Matka Maryi, oprócz tego, że jest patronką kilku diecezji, to jest czczona jako opiekunka rodzących kobiet, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, położnic, ubogich robotnic, stolarzy, górników w kopalni złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy. Święty Antoni Wielki, opat, zmarły w 356 roku, inicjator życia monastycznego, czczony jest jako patron wikliniarzy, świniopasów, osób z chorobami skórnymi, dzwonników, rzeźników, wędliniarzy i wytwórców szczotek. Wzywano go także jako orędownika w czasie pożarów. Żyjący 900 lat później, jego imiennik, święty Antoni z Padwy, zmarły w 1231 roku, oprócz tego, że jest patronem Włoch, Padwy, Lizbony, Paderborn i Splitu, jak również franciszkanów i wielu bractw franciszkańskich, to czczony jest jako opiekun dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, piekarzy, ubogich, podróżnych i oczywiście ludzi oraz rzeczy zagubionych. Swą sławą, także współcześnie, cieszy się święta Cecylia przez to, że wskutek pewnej pomyłki w interpretacji jej życiorysu przyznano jej patronat chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, śpiewaków i niewidomych. Zaś starotestamentalny prorok Eliasz, który został wzięty do nieba na ognistym Rydwanie, jak czytamy w II Księdze Królewskiej, czczony był jako patron dorożkarzy. Pod koniec średniowiecza dużą sławą cieszył się święty Florian, zmarły w 304 roku, żołnierz armii rzymskiej, męczennik za wiarę w Chrystusa. Jego relikwie sprowadzono do Krakowa, a w 1436 roku kardynał Zbigniew Oleśnicki ogłosił go jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. Ten święty ma bogatą specjalizację. Czczony jest bowiem do dziś jako patron strażaków, ale także hutników, garncarzy, wytwórców mydła, piwowarów i kominiarzy. Ponadto chroni od klęsk ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy. Z kolei święty Gwidon z Anderlechtu, zmarły w 1205 roku, patronował wraz ze świętym Mateuszem Ewangelistą, celnikom i urzędnikom podatkowym, jak również kościelnym, dzwonnikom, pielgrzymom i rolnikom. Patronem myśliwych, tokarzy, leśników i sportowców, matematyków i metalowców, strzelców, kuśnierzy, optyków i rzeźników jest święty Hubert, zmarły w 727 roku, biskup Liège w Belgii. Natomiast święty Jan Nepomucen, rok śmierci 1393, patronuje dobrej spowiedzi i spowiednikom, jezuitom, sprzedawcom i osobom tonącym, a także podczas spowiedzi. Franciszkanin, święty Józef z Kupertynu, zmarły w 1663 roku, który zasłynął z tego, że często doznawał spektakularnych lewitacji, został uznany za patrona astronautów, kosmonautów i lotników. Pewnego razu zdarzyło się, że surowo potraktowanego współbrata na egzaminie wybawił z kłopotu, po prostu porywając go w górę, więc jest także patronem mało zdolnych uczniów i studentów oraz zdających egzaminy. Nikomu nie trzeba przypominać, że święty Krzysztof jest patronem kierowców i podróżnych, woźniców, taksówkarzy, tragarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, flisaków, kolejarzy, modystek i biegaczy. Bliski nam święty Maksymilian Maria Kolbe jest m.in. patronem krwiodawców i abstynentów. Z uwagi na swe nadprzyrodzone moce, święty Michał Archanioł
uznany jest za opiekuna mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, policjantów, szlifierzy, złotników, żołnierzy, tokarzy, złotników i bankowców. Święty Archanioł Gabriel patronuje dyplomatom, posłańcom, korespondentom prasowym i pocztowcom, wszakże miał niełatwe zadanie przekazania woli Bożej Maryi, a także patronuje filatelistom, pracownikom radia i telewizji oraz telekomunikacji. Trzeci zaś z archaniołów, święty Rafał, jest patronem aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy. A jego imiennik, święty Rafał Kalinowski, zmarły w 1907 roku, patronuje nauczycielom, wychowawcom, wojskowym i kolejarzom. Znana z Drogi Krzyżowej święta Weronika została uznana za patronkę portrecistów, rzeźbiarzy i fotografów oraz praczek, szwaczek i gospodyń pracujących na plebanii. Wspominani dziś w liturgii święci Cyryl i Metody, apostołowie Słowian, zostali ustanowieni przez świętego Jana Pawła II współpatronami Europy obok świętego Benedykta z Nursji. Uczynił to 31 grudnia 1980 roku w liście apostolskim Egregie Virtutis święty Jan Paweł II. Na tych kilkunastu przykładach widać, jak pobożność katolicka na przestrzeni wieków, doceniając prawdę o obcowaniu świętych, związała z nimi niemal wszystkie wymiary życia codziennego. Ta zażyłość ze świętymi jest najlepszym przykładem oddawanej im czci. Skoro mówimy o patronacie świętych dla kościołów i ołtarzy, klasztorów, a także bractw i różnych grup zawodowych, to nie można pominąć bardzo ważnego patronatu mieszkańców nieba dla poszczególnych osób, czego wyrazem jest nadawanie na chrzcie imion wybranych świętych. W starożytności chrześcijańskiej, kiedy praktykowano niemal wyłącznie chrzest dorosłych, nie zmieniano imion. Dopiero mniej więcej od czasu świętego Ambrożego z Mediolanu, zmarłego w 397 roku, a więc już po ustaniu prześladowania chrześcijan, utrwala się zwyczaj nadawania chrzczonym dzieciom imion zacnych męczenników lub świętych. Szczególnego znaczenia nadawanie imion świętych nabrało w XVI wieku, gdy z jednej strony w dobie humanizmu zainteresowanie pogaństwem przeżywało swój renesans, a różnego rodzaju myśliciele i twórcy sugerowali przyjmowanie pogańskich imion, zaś z drugiej strony luteranizm negował kult świętych. Katechizm rzymski, wydany w 1564 roku, a więc zaraz po zakończeniu Soboru Trydenckiego, oraz rytuały potrydenckie wzywały kapłanów do tego, aby mimo wszystko nakłaniali rodziców do nadawania nowo ochrzczonym dzieciom imion zacnych świętych zamiast imion śmiesznych czy imion bóstw pogańskich. Ten sam problem pojawia się współcześnie w dobie powszechnej mody na pogaństwo. Można także bez trudu zaobserwować pewną modę, dyktowaną głównie przez media, do nadawania dzieciom przy chrzcie imion bohaterów seriali filmowych czy gwiazd estrady albo sportu. Tymczasem noszenie imienia jakiegoś świętego jest najwyższym wyrazem czci dla niego. Wyraża bowiem pragnienie identyfikacji ze świętym, naśladowania jego życia i dążenia do Boga na jego wzór. Wymaga to nie tylko znajomości biografii świętego, którego imię nosimy, ale także częstej modlitwy do niego i naśladowania jego życia. Szczególną okazją zarówno do modlitwy o własne zbawienie za przyczyną wybranego świętego, jak i do rewizji swojego upodobnienia do niego, powinny być imieniny, obchodzone jako pamiątka chrztu. Współcześnie coraz powszechniejszy staje się zwyczaj obchodzenia urodzin, wywodzący się z kultury germańsko-protestanckiej. Choć jest to także okazja, by Bogu podziękować
nawet za łaskę życia i dar rodziców, którzy to życie przekazali, to jednak bardziej właściwą praktyką dla wierzącego katolika jest obchodzenie jednak imienin. Tego dnia, w dniu imienin, wypadałoby przez sakrament pokuty i Eucharystię odnowić swoją więź z Chrystusem, nawiązaną na chrzcie świętym, i prosić o szczególne orędownictwo swojego patrona lub patronkę, których imiona stały się także naszym udziałem, a więc pewnego rodzaju znakiem identyfikacyjnym naszej osobistej drogi zdążania do świętości na wzór świętych. Rozpoczynamy skrót wiadomości z krajów ze świata. Szefowie dyplomacji Polski i USA ogłosili powstanie 7 międzynarodowych grup roboczych, które będą działać na rzecz konkretnych rozwiązań promujących pokój i bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu. Jacek Czaputowicz i Mike Pompeo poinformowali o tym na konferencji prasowej podsumowującej konferencję bliskowschodnią. W dwudniowym wydarzeniu poświęconym sprawom pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie odbywającym się w Warszawie brali udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw z całego świata, m.in. krajów arabskich i Izraela. A tymczasem przywódcy Rosji, Turcji i Iranu rozmawiali dziś w Soczi o sytuacji w Syrii. Władimir Putin przeprowadzał też rozmowy dwustronne z przywódcami obu krajów. Według niego Rosja, Turcja i Iran mogą dać nowy impuls normalizacji sytuacji w Syrii. IPN chce sprostowania przez amerykańską stację telewizyjną MSNBC słów jej dziennikarki o polskim i nazistowskim reżimie. Chodzi o wypowiedź Andrei Mitchell, która relacjonowała z Warszawy wizytę wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. Dziennikarka poinformowała, że w programie jego podróży jest m.in. wizyta w dawnym getcie warszawskim, gdzie w czasie powstania w 1943 roku Żydzi, jak powiedziała, przez miesiąc walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Wydalenia dziennikarki z Polski domaga się wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz15, który wystosował w tej sprawie interpelację do szefa MSZ. Komisja Europejska chce od Polski comiesięcznych raportów w sprawie kontroli prowadzonych w rzeźniach, informują źródła unijne. Sprawa ma związek ze stwierdzeniem przypadku nielegalnego uboju bydła w Polsce. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedziała, że wstępne ustalenia przedstawione państwom członkowskim na spotkaniu 11 lutego w Brukseli wskazują na szereg niedociągnięć w systemie kontroli w uboju w Polsce. Dodała, że komisja wystosowała do polskich władz prośbę o przedstawienie planu działania, mającego zaradzić niedociągnięciom. Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi to nowa formacja, która pojawiła się na polskiej scenie politycznej. Dziś została wpisana do ewidencji partii politycznych. Jej liderem jest europoseł profesor Mirosław Piotrowski. W przestrzeni medialnej pojawia się jednocześnie wiele kłamstw sugerujących, że za nową partią stoi dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Używanie kłamliwego sformułowania partia Rydzyka będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi. Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreśla, że życzy dobrze każdemu, kto chce działać na rzecz dobra wspólnego. Służby weterynaryjne Arabii Saudyjskiej i Białorusi wprowadziły czasowe ograniczenie importu polskiej żywności, poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. W przypadku Arabii Saudyjskiej chodzi o wołowinę. Z kolei Białoruś motywuje swoją decyzję wystąpieniem BSE w Polsce. Wojewoda kujawsko-pomorski zaapelował do prezydenta Warszawy, by ten ponownie przeanalizował decyzję o kupnie koreańskich tramwajów dla miasta. O kontrakt ze stolicą ubiegała się też bydgoska PESA.
Przed kilkoma dniami Rafał Trzaskowski poinformował, że 213 tramwajów dla Warszawy dostarczy firma Hyundai. W piśmie do włodarza stolicy wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wskazał, że takie rozstrzygnięcie należy uznać za co najmniej wątpliwe. Przy kamieniu węgielnym pomnika Wstęga Pamięci w Krakowie pikietowali w czwartek zwolennicy budowy monumentu. Sprawa ciągnie się od 10 lat. W 2010 roku radni postanowili o wzniesieniu pomnika Armii Krajowej. 3 lata później rozstrzygnięto konkurs na projekt i wmurowano pod Wawelem kamień węgielny. Tymczasem w najbliższych miesiącach miasto w wyniku decyzji radnych zamierza przeprowadzić panel obywatelski. Krakowianie mają się w nim wypowiedzieć na temat najlepszej według nich formy upamiętnienia żołnierzy AK. Dzisiejsza pikieta to wyraz niecierpliwienia i niezadowolenia środowisk patriotycznych. Przypomnijmy jeszcze, że dziś minęła 77. rocznica wydania decyzji o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęły się zimowe warsztaty z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. Do Torunia przybyli uczniowie klas trzeciej gimnazjum oraz szkół średnich. Od dziś odbywają się warsztaty muzyczne. Zajęcia prowadzi zespół Lumen. Od jutra młodzież będzie uczestniczyć natomiast w warsztatach prasowych, radiowych, telewizyjnych, informatycznych, a także politologicznych, aktorskich i tanecznych. Integralną częścią spotkania młodzieży w Toruniu jest wspólna modlitwa.